Udało się. Dwa zwycięstwa i nagle z outsidera staliśmy się liderem grupy. Po tym meczu w drużynę wstąpił nowy duch. W spotkaniu 10. kolejki z Walwik początek należał do gospodarzy. Jednak w porę bramki strzelać zaczął Gallardo i sytuacja została opanowana. W drugiej połowie kolejne gole dołożyli Dempsey i Niedzielan. Zanosiło się na pogrom, ale gospodarze pokazali, że gra się do końca i zaczęli odrabiać straty. Na szczęście było już za późno i skończyło się zwycięstwem 4-2 NEC Nijmegen. Kolejnym meczem o wszystko był rewanż ze Sportingiem. Jeśli wygramy, praktycznie zapewnimy sobie awans. No i stało się. Wisła pokonała Schalke, a to oznacza, że na kolejkę przed końcem byliśmy pewni awansu do kolejnej rundy. Niestety, awans ten przypłaciliśmy porażką w lidze z Rosendal. Na szczęście była to tylko lekka zadyszka i w kolejnych spotkaniach z Utrechtem i AZ Alkmaar NEC zdobyło komplet punktów, pewnie zwyciężając 3-0 i 3-1. Po 14 rozegranych meczach Nijmegen ma 22 punkty i zaczyna odrabiać straty do czołówki. Doskonałą okazją, by dogonić Ajax i PSV będą bezpośrednio mecze, które odbędą się w przyszłym miesiącu. Zagramy również z Feyenoordem i Vitesse oraz Pucharze Mistrzów z Schalke. Zapowiadają się emocjonujące tygodnie.